Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra, i witam was w kolejnym odcinku z gry Portal 2. Cóż, lecimy dalej. Zobaczymy, jakie to kolejne testy będziemy robić dla naszego robocika. No i w sumie pytanie, które już nurtuje mnie od 2-3 odcinków. Kiedy będzie koniec? Kiedy będzie finał? Także zobaczymy. Szósty test. Don't mind me, just moving the old test chamber a little bit closer to me. Out of thought, maybe proximity to the test solving might give us stronger results. It won't. What was that? Nothing. Oh, sorry, I could have sworn you said something. Prowadzi nas centralnie do siebie. O, krucafus. O, jasny wind. Syrena alarmu? O, co to jest? Mogę wiedzieć, co tam się dzieje? Cały sufit jedzie. Aha. Tam są robociki. Już widzę. Dobra, zobaczmy pierwsze tak. A więc tak, kostka na pewno, to wiadomo. Przejście z portalu do portalu, robociki, chowanie się za osłonami i wyrzutnia. No to coś czuję, że... Dobra, mamy wyrzutnię tam. Oh, bless your little primate brain. I'm not actually in the room with you, am I? Technology. It's complicated. You can't hurt the big old god face. No dobra, to już nic nie daje. Tam jest wyjście. Czekajcie, na razie robię testy. Okej, dobra. Tylko teraz tak. Dobra, tu są cztery roboty. Jeżeli to ja tam zajdę na dół. Jak to wygląda od tej strony? Aha. Właśnie. Tamten włącznik będzie włączał... Aha, wyjście. Właśnie, dobre pytanie. I teraz tak, skoro wiemy, że ta ściana wszystko dematerializuje, czyli my tam nie przejdziemy, ani stamtąd portala nie zdążymy strzelić nigdzie nic. Ciekawe, czy tam jest... Dobra. Czyli powiedzmy, że jest tutaj obejście. Spoko. Okej, czyli mógłbym tędy przynieść kostkę. Tylko pytanie.
Ta pytanie jest takie po prostu, czy... jak to zrobić? Dobra, na razie wiem tyle, że mogę wziąć kostkę, wyskoczyć z nią tam, przejść tam, rzucić ją na łącznik, to odblokuje mi wyjście. Tam nie widzę białych ścian. Roboty mogą do mnie strzelać. Więc tak, zróbmy sobie na razie wyjście stąd. Okej, okay, tutaj one będą celować. Dobra, jesteśmy na górze. Więc teraz tak, musimy zrobić tak i tak. Chodź kosteczko, polecimy sobie znowu. Dobra. Czy ty na pewno rozwiązujesz to poprawnie? Właśnie. Właśnie, tam nie mogę. Mogę dać tu portal. Aha, czyli to jest blokada. Czekajcie. Chyba już wiem, o co chodzi. Mogę zrobić to tak. No dobra, tryb wyszukiwania. Are you absolutely sure you're solving these correctly? I mean, yes, you solved it, but I'm wondering if maybe there's a number of ways to solve them and you're picking all the worst ways. No, no, that was the solution. Ah, what am I missing? Okej. Powiedzmy, że mamy to. I teraz. Tak i tak. Okej. Okay. Powiedzmy sobie szczerze, że to nie było jakieś... Znaczy, troszkę trzeba było pogłuszkować. Mówię, że nie. Ale... Powiedzmy, że wcześniejsze, nie wiem, z 1-2 odcinki temu były trudniejsze te testy. Więc tutaj dużo pomogło mi. Dużo pomogło mi to, że ta bariera jest właśnie taka, że ona chroni nas. I'm going to tape you solving these and then watch 10 at once. Get a more sort of concentrated burst of science. Oh, on a related note, I am going to need you to solve these 10 times as fast. Anyway, just give me a wave, would you, before you solve this one, alright? I don't want to spoil the ending for when I watch it later. Okej, okay, mamy laser, mamy odbijanie lasera, mamy tą dziwną wiązkę, która nas będzie, powiedzmy, pchała czy ciągła i mamy wyrzutnie, okej. Okay. Dobra, już widzę, co w dzielnicy jest. Tam jest wiązka. Tylko, że to nas wyrzuci... Dobra, to nas wyrzuci tu. To nas wyrzuciło tu. Ale... Szczerze powiedziawszy, ja bym chciał wylądować tam. Hmm.
Dobra, tam jest wiązka. O, tam jest jeszcze jakieś przejście. Dobra, widzę tamtą kostkę. Czekajcie, bo teraz tak. Aha, okej. Okay. Czyli tutaj pewnie trzeba będzie dostarczyć laser. Ale w sumie co on włącza? Jeżeli to są te kropki... To on włącza tamten przycisk? Albo i nie. Aha, wiem. Kostkę muszę położyć tutaj i dać tą, żeby poszła w górę i przycisła guzik. Wtedy mógłbym, czyli wtedy się odpali tutaj laser. I pytanie jest takie zasadnicze w sumie, że... Gdzie ja mam ten laser potem skierować? No dobra, no bo jeżeli laser tu będzie, no w sumie mógłbym wykorzystać portal, ale nie, raczej nie, no bo w sumie to już będzie musiało zostać. No dobra, chodźmy zobaczyć tutaj. Co to jest? Co ten gościu tu wymyślił, ten nasz robocik? Dobra, chyba wiem o co chodzi, albo i nie wiem. Tylko pytanie, jak to wyłączyć, tą wiązkę laserową? Ona nas będzie pchała w dół. I co mi to da? Chyba, że tam jest na podłodze biała. No dobra, to w sumie mógłbym to spróbować. Tylko, że... Mógłbym dać laser tu, laser tam. Nie, nie ma tam podłogi białej. Dobra, zobaczymy jak to daleko nas... Czyli to mi nic nie daje. Tam nie ma białych ścian. Dobra, czekajcie, poukładajmy sobie to wszystko do kupy. Więc tak, tam jest kostka. Kostkę musimy włączyć tak jak jest teraz. I ona nam włączy laser. A właśnie, ja się w ogóle nie zastanawiałem, gdzie jest wyjście. A wyjście jest tam. Czyli to musimy jakoś uruchomić. Ale jak? No dobra, kostka jest tam. To żeśmy już próbowali.
Tak, i to nie sięga tak daleko. No dobra, tu mamy, ale to i tak mi nic nie daje. To mi też nic nie daje. Musiałbym wyłączyć ten laser na chwilę. Pytanie jak? To jest bardzo dobre pytanie. Bo nie widzę sensu w tym, że tu nie mamy żadnej podpowiedzi innej. Tu mamy wyrzutnię, która wyrzuca w drugą stronę. W tą. Czyli tutaj na pewno będziemy musieli zrobić portal. Gdybym skoczył tu. I tu. A zobaczmy tak z ciekawości. Nie. To nic nie daje. Mogę spróbować jeszcze co innego. Czekajcie, gdzie to jest? Tam. Aha, i teraz włączyliśmy to i automatycznie obniżyło się. Aha, czyli to jedno się obniża, a to by musiało się jeszcze bardziej chyba obniżyć. Czyli tak wygląda, jakby tu musiał dojść laser. Czyli możliwe, że tutaj lasera nie będzie, tylko tu musimy skierować tą wiązkę. A żeby ją skierować, to możemy zrobić coś takiego. I... Właśnie. To, że tamto mi jest potrzebne, to wiem. Tylko, że tutaj nie ma gdzie postawić. Nie ma gdzie postawić portalu. Dobra, jedźmy w górę, zobaczmy, co tam jest u góry tam. Dobra, włączyłem teraz to, ale tam też nie ma białych ścian, więc tam musiałbym jakoś... A może tak? Właśnie. Dzień dobry, robociku. Wiesz co, ty się mi przydasz, chłopie. Dobra, na razie sobie leć tam. Okej, czyli to nam połączył, ale teraz... Właśnie. Ja i tak muszę tam zdobyć tamto. Więc mogę zrobić tak. I... Mogę zrobić tak. I tak.
siedź tu. A teraz mam pomysł. Tylko pytanie, jak to zrealizować? Bo miałem taki pomysł, tylko że znowu to, co ostatnio mówiłem, brakuje mi portali. Dlaczego? Dlatego, że myślałem właśnie puścić tą wiązkę, żebym mógł tam być przy tym guziku i zrobić to samo, co przedtem, tylko że musiałbym postawić portal tu. Tylko że to jest cały czas włączone. Ja muszę się jakoś dostać tam. Czekajcie. Tam nie mogę nic zrobić. Czekajcie. Chyba wiem. No raczej nie, bo to pójdzie przez szybę. To pójdzie przez szybę. Wejdę i no spróbować, ale mi się wydaje, że i tak się zablokuje. Tak jest. Czyli się zablokowałem. Kurde no, powiem wam, że dali mi zagwozdkę. Oj, dali mi zagwozdkę. A właśnie, a jakbym zablokował? Czekajcie. Teraz coś na coś wpadłem. Właśnie. I teraz. Teraz mogę zrobić. Właśnie, tylko co ja mogę zrobić teraz? Teraz mnie nic nie wyniesie do góry. Mógłbym zrobić tu portal. I musiałbym zrobić portal gdzieś bardzo wysoko. Albo spróbować znowu tego. Tak jest. Dobra, to tak. Tu sobie dam portal. Tam sobie otworzę portal. Czekajcie, kostka i tak mi będzie potrzebna. Chodź, kosteczko. Przyjacielu mój. Przyjacielu mój kozy. Dobra, i teraz tak. Tu portal mogę otworzyć. Ojojojojojojoj. Przechodzi, ale nie chcę. Ale dobra, wiecie co, bo ja i tak będę to widział. Okej. Okay.
Jest. Dobra, czyli to zeszło. Czyli teraz byśmy musieli... Dobra, kosteczka jest. Więc mi się wydaje, że ja muszę tutaj wszystko zrobić ręcznie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak. Teraz musielibyśmy obniżyć tą platformę. A żeby ją obniżyć, to... Czekajcie, bo teraz myślę, jak to zrobić, bo jeżeli tu kliknę portal, to automatycznie otworzy mi to, ruszy to, kostka ruszy, włączy guzik, guzik włączy to, że mi to spadnie i potem mogę dezaktywować na przykład jakąś kostkę, żeby mnie znowu wybiło do góry. W sumie chyba tyle. Dobra, spróbujmy tak zrobić. Ok. I teraz wystarczy zrobić tak. Why are you making this so hard for me? No, muszę przyznać, ta była rzeczywiście troszkę bardziej skomplikowana. Remember when I told you that he was specifically designed to make bad decisions? Because I think he's decided not to maintain any of the crucial functions required to keep this facility from exploding. Aha. Czyli znaczy się, że może coś wybuchnąć. Dobrze, ale w związku z tym, że 27 minut odcinka troszkę się głowiłem nad tymi zagadkami, myślę, że tyle wystarczy. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.